Siema, diamenciki, w dzisiejszym odcinku, tak jak obiecałem, zagramy sobie w Bed Wars 1 vs 1, klikam tutaj sobie, o, Bed Wars 1 vs 1, no i zaczynamy widzowie, patrzcie, tam będzie nasz przeciwnik, i my będziemy tam, to będą dwie wysepki widzowie, zwykle jest 8 wysep, tym razem są tylko dwie, jest jedna wysepka tutaj i po drugiej stronie mamy drugą wyspę, no i dzisiaj widzowie, zobaczymy, czy poradzimy sobie może w takim trybie, czy damy radę wygrać, no i już pierwszy przeciwnik do nas dołączył, więc jak się zacznie arena, no to wtedy do was wrócę. A więc gra wystartowała, widzowie, już jesteśmy na swojej wyspie. Mamy nasze fajne łóżeczko z naszym kolegą niebieskim. No i lecimy, bierzemy sobie rzeczy od razu, widzowie, tutaj taktyka, bez żadnego obudowywania się. Może ewentualnie coś tam z wełny postawię tutaj, o, żeby był taki pierwszy, budulec, po prostu, żeby jak wbiegnie tutaj, to żeby nie rozwalił od razu łóżka. A my idziemy na środeczek, widzowie, budujemy. Spacja mi, znaczy shift przestał mi działać. Hej, ja nie puściłem shifta, po prostu sam przestał działać. No, to bierzemy sobie wełnę jeszcze raz, widzowie, i jeszcze raz się budujemy. Nie wiem czemu przestał mi shift działać, ale to może klawiatura już stara się robi. Dobra, idziemy, budujemy się, widzowie, nie przejmujemy się hejterami, dokładnie tak. A wy, widzowie, w tym czasie, kiedy ja się buduję tutaj na środeczek, to możecie zostawić koniecznie łapeczkę w górę, taki przycisk pod tym filmem. Zostawcie łapkę w górę, a ja tutaj lecę na środek. Dzień dobry, wieczór, witam bardzo serdecznie. Czy mam kogoś pozdrowić? Jest tutaj ktoś? Halo, fani, widzowie, dzień dobry. Okej, widzę, że tutaj koleś się buduje. No to ja idę do niego, Ja mam mnóstwo budulca, ja mogę sobie na spokojnie do niego się podbudować, to żaden problem. Tylko żeby mnie nie zrzucił fireballem, bo to będzie już problem. To już może być problemem dla nas. Ale widzowie, no, idziemy prosto do paszczy lwa, idziemy do jego terytorium. Witam pana, dzień dobry. O, się do góry budujesz, dobra. Dobra, to idziemy, kto wyżej, kto da więcej, i stąd. Dobra, spadną sobie. Teraz idę tutaj na górę. Dzień dobry, wieczór, witam bardzo serdecznie. I co mam z panem zrobić? Co pan tutaj oczekuje ode mnie, co? Może jakąś pizzę, może chrupki, coś tego typu. Tak, sojusz, cześć. On w ogóle mi napisał przed areną, że jest snupkiem. Ja napisałem, że ja też. No to zobaczymy, kto jest większym snupkiem. Okej, no, zrzućmy go, bierzemy sobie łóżko, zabieramy, dzięki. I co, on teraz padł? Tak, padł, dobra, bierzemy sobie tak, o, weźmy sobie lepszą zbrójkę, no i możliwe, że teraz go pokonamy. Okej, dzięki, co robisz, koleś? Czemu uciekasz? Nie uciekaj. Czemu uciekasz? Chodź tutaj, no, chodź. Zawalczmy, chodź. Chodź na arenę, no chodź, chodź tu. No chodź, nie bój się mnie, ja ci krzywdy nie zrobię przecież, no chodź. A ja chcę go tak fajnie zrzucić śmiesznie. Dobra, no chodź tu, mem. Od 2 lat chodzę na siłownię, więc też mam bardzo dużo siły, ponoszę duże ciężary oraz mam bardzo dobrą sylwetkę, więc jeżeli chcecie zobaczyć jedną z tych rzeczy albo po prostu zobaczyć, jak się dobrze bawię i wygłupiam na siłowni, to zaobserwujcie mnie na Instagramie, teraz wam się tutaj wyświetla na ekranie, kliknijcie, zaobserwuj, a w opisie macie link do Instagrama, więc naprawdę to nie jest trudne, klikajcie i widzimy się w dalszej części tego odcinka. CDBS, dawaj, chodź, no, na sola, dobra, zrzucamy go, ho tutaj, no. No i fajnie, no i chyba wygrałem, widzowie, pierwszą rundę. Ja, podoba mi się bardzo, ponieważ te gierki są mega szybkie, no i jest o wiele łatwiej, więc dawajcie kolejną rundę, zobaczymy, czy znowu uda mi się wygrać. Dobra, jesteśmy z arabskim Franzesia, coś takiego. Zobaczymy, czy zdolności prosto z Arabii dadzą radę polskim umiejętnościom. W sensie, no nie wiem, czy to są polskie umiejętności, na pewno nie są to mega wysokie umiejętności, no ale może polskie. Myślicie, że Polacy są dobrzy w Minecrafta? Chyba tak. Tak, nie? Przynajmniej nie, taki Tobiasz Gaming jest dobry, z tego co ja wiem, nie? No to może, to taki, powiecie, polski Dream, jak Dream jest tym najlepszym Minecraftowiczem, nie? No to Tobiasz jest tym drugim, nie? Albo tym pierwszym nawet, ty, kto jest lepszy w sumie? Ja nie wiem, jeszcze nie znam o Minecrafcie, coś znam się, ale nie wiem, kto jest lepszy w Minecrafta, dobra. Jesteśmy na środeczku, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Czy pan też tutaj na środek się buduje? Chyba tak, to on chyba będzie dobry, albo nie, bo se spadł, no dobra. Ja nie wiem, po co ludzie budują się takim szybkim budowaniem, skoro i tak spadają i to więcej czasu tracą na tym, że muszą potem wracać, niż faktycznie to jest warte. Wiecie co, ja sobie pójdę tak trochę w bok, to będzie mi go łatwiej zrzucać, jak będzie chciał się budować dalej do mnie. Czy on się do góry buduje? Siema, arabski, czekaj, Franesia, o, Franesia.
A, no dobra. O, ty, kolego. Kolego, co ty taki ten? Agresywny. Dobra, chodź, idziemy sobie po zbrójkę. Nie weźmiemy zbrójki, bo nie, zabrakło mi trochę HP. No dobra, ale teraz idziemy go dobić. On już łóżka nie ma, ja łóżko mam. Teraz wystarczy, że weźmiemy sobie itemki. O, zrobimy sobie zbrójkę, mieczyk, więcej budulca, no idziemy. W ogóle ja bym zrobił ten trik, tylko ja nie mam. A, nie mam tego, żelaza. No dobra, to w następnej rundzie kulą ognia wlecimy w nich. Tylko żebym żelaza miał wystarczająco. W ogóle ty, mapa zrobiona z pingwinów z Madagaskaru. Siema, skipper, to chyba skipper jest. Dobra, idziemy, proszę, do góry idziemy. Czy on będzie mi fireballami próbował rzucić? Możliwe. Chyba tak. Nie zaprzeczę. Dobra, idziemy. Prosto przed siebie, dzień dobry. Witam arabskiego. Czy twoje zdolności walki, ty, on ma jeszcze nie zregenerowane całe HP, a ja mam jeszcze lepszą zbrójkę i mieczy. Chociaż nie, mieczyk to mam taki sam, bo on też ma żelazny. No co ty, kurczę, no tutaj nieładnie, ty. No nie podskakuj tak. To nie wypada! Ej, dobra, nie sądziłem, że spadnę, okej, okay, wygrałem. Chciałem doskoczyć w tamto miejsce, ale spacja nie zadziałała. Dobra, to co, widzimy się w trzeciej rundzie, może na trzecim razem da się mnie pokonać? No, zobaczymy. No i dobra, lecimy z kolejną rundą, widzowie. Teraz postaramy się troszeczkę pobawić się, trochę jakieś triki porobimy, więc potrzebujemy naprawdę mnóstwo żelaza, ale jak na razie, widzowie, weźmy sobie tutaj wełnę, żeby obudować sobie nasze łóżko. Nasze łóżko to jest rzecz święta, widzowie, to jest nasz graal święty, taki, no. Czekaj, stój, jeżeli lubisz oglądać moje filmy z kamerką, to jeżeli chcesz więcej takich filmów obejrzeć, no to zapraszam was na mój drugi kanał, Alek Diamond, film tu się wam wyświetla, zaobserwujcie, zasubskrybujcie, zostawcie łapkę w górę, obejrzyjcie każdy film, ponieważ każdy film na tym kanale jest kamerką, więc jest co oglądać, a my przejdźmy już do ostatniej części tego odcinka. No wiecie, artefakt, dobra, lecimy na środeczek, tutaj. Do niego wlecimy z kuli ognia, dobra? To jest taki plan na dzisiejszą grę. Chyba że on się dobuduje szybciej niż ja, bo tutaj są małe przerwy między tymi, między arenami. Dobra, on tam robi, nic nie robi, no okej, okay. Nie ma skina, to może być łatwiej, słuchajcie. Jak ludzie skina nie mają, to nie musieli wydawać pieniędzy, więc im tak nie zależy na tym, żeby, wiecie, pieniądze się nie zmarnowały. To jest przemyślane. Jak macie kupionego Minecrafta, to potem musicie grać dobrze, żeby nie było, że zmarnowaliście pieniądze. No, dobra, więcej złota. Potrzebuję fireballa. Dajcie mi fireballa. Nie wiem, czy on nie będzie miał przypadkiem już tutaj wełny obok ten kamienia. To może zróbmy to w ten sposób, że kupię sobie mieczyk, dobra. I ten mieczyk odstawię sobie do Ender Chesta? Albo nie? To jeszcze jedno żelazo. Czekaj, żelazo, dobra. Czy on biegnie mi rozwalić łóżko? Nie, to jest moje łóżko, tego nie wolno rozwalać. To jest zakazany owoc, nie ma. Dobra, ile zbrójka kosztuje? 6 szmaragdów, no dobra, to sobie odstawmy to. Może jednak nie będę chował mieczyka. Pójdziemy tak, o, może damy radę. To co, wlatujemy tam, nie? No, biegniemy tam, tam. Ja chcę tak się wystrzelić, ja nie wiem czy to zadziała. Ale dobra, ej, on też zbrójkę sobie zrobił, ty, ale cwaniaczek. Dobra, let's go. Lecę, o, dobra, wleciałem za plecy. Teraz go bijemy, okej, dzięki, zabieramy łóżeczko, proszę bardzo. Aha, jak on tutaj przeskakiwał, a nie, dobra, ja rozwaliłem ten most, zapomniałem. No a teraz troszeczkę się pomęczymy, trochę pomęczymy go. Pójdziemy po więcej żelaza, to są takie fajne wieżyczki, chyba są. Na zagranicznym serwerze były, nie wiem, nie sprawdzałem tutaj jeszcze, co możemy kupić, więc dawajcie, wracamy szybciutko. Coś ciekawego trzeba pokombinować, bo tak jak będę wygrywał cały czas i ich pokonywał, to nie ma sensu, trochę się pobawmy. Mam stack tego, okej, okay, dobra, żelazo. Może ulepszymy sobie nasze łóżko, żeby nie mógł nas rozwalić za szybko. Dobra, patrzcie, tutaj podmianka szybka podmianka, cyk, tutaj. Zamieniamy sobie wełnę na kamień, żeby musiał kilo sobie ogarnąć. No, trochę mu utrudnimy życie, proszę bardzo. No, o, dzięki! Wziął mi wełnę, rozwalił prawie. Jeszcze trochę, ej, to ma patyk jakiś? Ty, co on ma za patyk? Ty, koleś, bez patyka mi tutaj. Dobra, rozwalony, spadce. O nie! Jest zapomniał, że łóżka nie ma. Czemu ja go rzuciłem? Koleś, czemu ty do mnie poszedłeś? O nie, zapomniałem, że łóżka nie ma.
Dobra widzowie, teraz walczymy z typem, który ma nick Poseidon. Czy ja mogę coś tutaj ciekawego kupić? Inne. Możemy złote jabłko, rybika cukrowego, możemy kupić kulę ognia, TNT, perłę kresu, wiadro wody, automatyczny most, okej, pop-up tower, okej, czy ta wieżyczka, nawigator, żelazny golem i gąbkę, okej, magiczne mleko, ty, co jest plan? Ja mam pomysł, żeby, skoro to jest Poseidon, to zalejemy mu całą bazę. Będzie tam pływał sobie. Znaczy ja mogę tą wodę kupić za 3 zł? Mogę, dobra. Bierzemy sobie budulec. Przydałoby się omurować obsydianem moje łóżko, żeby miał problem, żeby go nie rozwalić. I potem możemy się pobawić, widzowie. Potem możemy się pobawić, tylko ważne, żeby nam tego łóżka nie rozwalił. Dobra, idziemy mu zalać łóżko. Idziemy. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. A wy w tym czasie, widzowie, jak ja się teraz buduję, to zostawcie koniecznie subskrypcji na moim kanale, bo wbijamy tutaj 200 tysięcy. Co to dla was? 157 tysięcy daliście radę, no to tym bardziej 200 tysięcy też dacie. Nie wiem, ile kosztuje obsydian. No, niech on tam sobie siedzi w bazie na razie. Albo wiecie co? Mam pomysł. Gdzie jest szmaragd kolejny? Co to jest kolejny szmaragd? Jest na mapie? Nie, to jest drugi, dobra. Podbudujmy się do niego i z góry będziemy mu wylewać wodę. Tylko trzeba go trochę tutaj zrzucić. Ojej, ojej, nie w tej kolejności kliknąłem myszkę. Ej, on się buduje, ty nie buduj się, ty, to jest nielegalne, halo, policja. No dobra, no to trudno, to nie zrobimy tego w ten sposób, bo zaczął się budować kolega do góry, tak jak nie powinien. Ale dobra, jadę do bazy, nic straconego. Musimy sobie obudować to łóżko jakoś, żeby on tutaj nie rozwalił nam od razu. Dobra, cyk, 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 tutaj stawią krzywo trochę. A on dopiero biegnie. Ile ja mam tego tutaj w bazie? 12, to dawaj mi to. Dzięki. Co kombinujesz? Panie Poseidonie. O, patrzcie, sztuczkę robi, ty! Okej, ej, dobra! I sztuczkę zrobił! No i załatwił mnie. Ej, co jest? Ja byłem tak w szoku, że dałem mu się załatwić. No chodź tutaj, no nie, no naprawdę. I chłop sztuczkę zrobił. Dobra, no to jak ty... Aha, to ja teraz nie mam jak się przedostać. No, 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 dobra, dzięki. O, dawaj, dwa szmaragdy moje. No to co, obsydiana się już nie opłaca kupować. Ale wiaderko z wodą, dalić plan z zalewaniem go. Okej, okay, idziemy, chodźcie, zalejemy mu bazę. Dobra, budujemy się do niego. Trzeba odbudować most, bo chłop nam rozwalił. No, ja tutaj się nastarałem, nabudowałem, a on co, rozwalił nam to wszystko? Nieładnie, nieładnie. Szmaragdy to w sumie możemy tylko sobie na zbrójkę ewentualnie kupić, po nic innego nam są, nie są potrzebne. Ewentualnie perełkę. Można. Czy on tutaj jest gdzieś blisko? No nie, on tam na dole jest. To idziemy, idziemy. Plan, zalanie Poseidona będzie ten. W ogóle Poseidon to jest bóg taki, wiecie. Wodny, podmorski, nie wiem. Więc akurat cię pasować, tylko chcę go salać. Koleś, masz, woda. O! Dobra, tego się nie spodziewałem. Okej, okay. TNT nie wybucha, a wybucha pod wodą. No ja tego się spodziewałem. Myślałem, że nie odpaliło. A Poseidon po raz kolejny tutaj z nami jest na arenie. Tym razem musimy wymyślić inny plan na niego. Tym razem postawię mu jakieś wieżyczki albo golema może. Niech się pomęczy. Żelazny golem, rybik cukrowy, kula ognia. No dobra, no to trochę go pomęczymy, trochę się poznęcamy. Daj mi tutaj budulec na pewno, cyk, dzięki bardzo. Budujemy się na środek, widzowie, od razu. Obuduję sobie łóżko z kamienia, żeby nie miał takiej łatwej szansy rozwalenia mi łóżka, znowu. No ale pomęczymy go trochę teraz. Tym razem troszeczkę inaczej zagramy, nie lecimy od razu do niego. Bo po co? Tylko najpierw zajmiemy się sobą, a potem zajmiemy się nim. Szmaragdów i tak mamy za mało na obsydian. Czy ja mogę kulę ten, czy ja mogę ten kamień endu? Dzięki bardzo. No, stawiamy tutaj, proszę bardzo.
teraz tutaj, no i mamy, dzięki, zabezpieczone, wszystko fajne, elegancko. I teraz potrzebujemy, tak, jakiś mieczyk może, tutaj więcej tego. Ta wieżyczka, nie, ile golem kosztuje? 120, czy to są dwa staki? No dobra, to to niech się zbiera, widzowie, a ja pójdę sobie trochę z nim powalczyć, zobaczymy jak sobie chłopak radzi w PvP, gdzie na poważnie walczymy. Dobra, tutaj cyk, 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 dzięki, dzięki, szmaragdy przy okazji sobie nazbieram. On się już zaczyna budować, fajnie, to nie będę musiał ja się budować, więc idziemy, idziemy szybciuteńko, szybciuteńko, proszę bardzo. No chodź, zapraszam, no ta kula ognia, lecisz, no pokaż sztuczkę, pokaż. A, to nie chcesz pokazać sztuczki, woli się tak obudować, no dobra, no. Czekam, chodź, wskakuj, wskakuj. O, atakuje, uwaga, i kto będzie lepszy? O, no dobra, to może niech ciebie to TNT wysadzi. Nie, niekoniecznie, ajajaj. Troszeczkę za bardzo odszedłem na bok. No dobra, no ale ja i tak czekam na żelazo. O nie, ja mogę to żelazo sobie przecież odstawić ze skrzynki. Dobra, mamy 65. Bierzemy sobie no tam trochę budulca weźmy, żeby sobie popatrzeć na niego. No żelazny mieczki, idziemy prosto na niego. Idziemy zobaczyć, co tym razem im kombinuje. Czy on od razu będzie mnie atakował, czy on będzie tam się chciał wzmacniać. Tylko wiecie co, słabe szmaragdy straciłem. Moje szmaragdy. No dobra, trudno. Szmaragdy nie są najważniejsze. Co tu jabłko złote robi, ty? Patrzcie, złote jabłko dostałem. Za free. Za darmo. Jak za darmo, to biorę. Dobra, cyk, cyk, cyk. A jak w komentarzu widzowie napiszecie woda, to wam szybne serduszko. Woda to będzie dobre hasło, nie? O, czemu zjadłeś jabłko? Nie jedz jabłka, nie, to nie wolno. Takie niebieskie to niezdrowe. O, jeszcze się wysadził. O! Dobra, to było śmieszne akurat. Może podmieńmy mu tego wełnę. Dobra, podmieniamy mu wełnę na czerwoną. A, goni mnie, zostaw mnie. A nie podoba mu się. Zostaw. Chłopie, no ja to budowałem. No, ja tu się staram, a on co? Ja tu podmieniam ładnie, elegancko. Zostaw mnie w spokoju. No, i teraz ładnie jest. To niebieskie to trzeba wywalić, słuchaj. To niebieskie to tutaj jest zbędne. No, nie, koleś. Ej, ale, o, bije mnie, ty. O, ja mu łóżko ładnie obudowałem, a ten mnie wziął, załatwił. Ciekawe czy zostawi to łóżko, czy jak wrócimy to czy dalej będzie. Dobra, dajemy sobie zbrójkę. Bierzemy sobie to żelazo i iron golema postawimy. Żelazny golem, dobra, dzięki. Kamienny mieczyk, dzięki. Ja chcę tam do środka bazy mu wstawić. Dobra, bierzemy tak, o. No i dobra, jeszcze wodę mu wylejmy tam. Idziemy, idziemy do niego. Trochę się pomęczy chłopak. Dobra, ciekawe czy ten iron golem faktycznie długo wytrzyma, czy on jest taki mocny jak na zagranicznym serwerku. Dobra, idziemy do niego, idziemy do niego, widzowie. Nie zatrzymujemy się, prosto przed siebie. Dzięki, 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 dzięki. Cyk. Dobra, trzeba go załatwić najpierw chyba. Albo w sumie ty. O, nie mogę to postawić, czemu? Halo, skam. Dobra, uwaga, bo mnie wysadzi. Dobra, jego wysadziło. Czy ja mogę tutaj golema postawić? Ty, nie mogę, a gdzie mogę? Ty, aha, to ja tylko w bazie mogę swoje postawić golema? Co ty gadasz? Ty, gdzie ten golem może być stawiany? Co wy mówicie? Nie, bez żartów, ty. A tutaj mogę? Nie, nie mogę. Ty, na środku? Nie, ty. Co to jest? Jajko golema, ty, nie mogę stawiać z tego. No dobra, to idziemy go postawić w mojej bazie. No trudno, będziemy mieli ochrońcę. Idziemy zrobić mojego jednego pranka. No to ja nie wiedziałem, widzowie, że to ten, że to tak działa. Ja myślałem, że ja mogę golema stawiać gdzie chcę. No dobra, koleś, no to sobie stań tutaj. Będziesz mi bronił bazy. A ja sobie wezmę mieczyk. I dobra, co my tu możemy kupić? Te wieżyczki, nie? Power upy, power upy. To nie, one są za drogie, jeszcze tyle złota nie mamy. Ale może kupimy sobie te rybiki cukrowe, co nie? Dobra, jednego rybika cukrowego możemy kupić. Nie wiem ile on będzie stał, ile on tam stoi. Ten rybik cukrowy. Rybik cukrowy, żyje 15 sekund, no dobra, no lepsze to niż nic. Rybik cukrowy, dobra, jeden szmaragd byłby, siema. Masz, pobaw się z kolegą. O, nie trafiłem, masz. Czemu ten rybik go nie bije?
Czemu te ryby go nie atakuje? Ja już mi przykro, ty. Walcz z rybikiem. O no, przestań mnie tak wysadzać. No ile można? Dobra, idziemy go skończyć, bo mnie denerwuje. Wysadza mnie. No, chciałem się pobawić, myślałem, że tutaj coś ciekawego będę mógł zrobić. No to wieżyczkę bym mu postawił. Ale czekaj, tworzy wieżyczkę w kolorze drużyny. No i wydaje mi się, że znowu będę mógł tylko to postawić u siebie w bazie. No ale spróbujmy, ostatnia rzecz w sumie i go tam załatwiamy. W ogóle Iron Golem sobie tutaj się nudzi. dobra, daj mi to. Daj mi to, daj mi Firebola. Bo tutaj nic ciekawego nie ma, szmaragdy, woda jeszcze jest. No nie, ta wieżyczka jest fajna jeszcze. Z łatwością wchłania wodę. Ta gąbka taka trochę, nie wiem po co. Ale dobra, no chyba w tą wodę wchłaniać ewentualnie. Ewentualnie widzowie, da, idziemy wieżyczkę postawić. Teraz to będzie moja baza, przejmuję ją. Postawię tam swoją flagę. Dobra, idziemy, idziemy. Na środeczek, proszę bardzo. Czy środeczek, no do jego bazy idziemy. Okej, jak mnie wysadzić, koleś? O, dzień dobry, stawiamy wieżyczkę. O, to się nazywa wieżyczka. No i dobra, to jest moja baza, koleś, teraz ja tutaj rządzę. A, to ty chcesz mi pójść rozwalić łóżko, no dobra, to ja idę się załatwić. Dzięki. Nara. Ej, ale ładnie to wygląda, nie? Taka wieżyczka u niebieskich czerwona, teraz to jest mój pałac. Dobra, i teraz tak, bierzemy sobie mieczyk, bierzemy sobie tak o, bierzemy sobie Firebola. Jak coś, ja specjalnie spadłem, żeby do bazy szybciej wrócić niż on. Co, zdziwiony, że tu jestem? O, no i wysadzony. Nie spadnął, nie spadnął sobie, koleś. Ty, aż mi przykro. Dobra, jedyneczka. No i go załatwiamy, nie? 2 HP, dzięki bardzo, pozdrawiam bardzo serdecznie. No widzowie, postarałem się dzisiaj przetestować maksimum możliwości tej gry. Dajmy sobie zagrać ponownie. No, ale widzowie, jeżeli wam się odcinek spodobał, o, jakiś nowy kolega, Mbapis, dzień dobry. No, ale jeżeli wam się odcinek spodobał, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, tak samo subskrypcję na moim kanale, bo wbijamy 200 tysięcy. No i widzimy się już jutro, bo odcinki są codziennie. I napiszcie w komentarzu woda, to wam szybne serduszko i siema. A ja wychodzę, bo... A nie, to przeciwnik wyszedł, zobaczył, że gra Zenum się poddał. Siema, nara, widzimy się jutro, o, kolejny wyszedł.